Jak co roku przed listopadowymi świętami, kiedy ruch przy cmentarzach wzrasta, policja apeluje o ostrożność. W tym czasie możemy się też spodziewać zwiększonej liczby patroli na drogach i w okolicach nekropolii. Będziemy widzieć na pewno zwiększoną liczbę funkcjonariuszy, zarówno policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, jak i kryminalnych. Te wszystkie działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, które w tym dniu odwiedzą swoich bliskich na cmentarzach. Pamiętajmy o tym, aby zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim na drogach, ponieważ wiadomo, ruch pojazdów będzie na pewno zwiększony. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą również w tych miejscach newralgicznych kierowali ruchem, jeżeli będą drogi zakorkowane. Stosujmy się wtedy do poleceń wydawanych przez policjantów. W tym czasie, kiedy na drogach panuje wzmożony ruch, uważać muszą osoby poruszające się pieszo. Apelujemy również tutaj do pieszych, osób, które po zmroku będą odwiedzały cmentarze, aby zachować szczególną ostrożność. Doskonale wiemy, że szybciej robi się ciemno. Zachowajmy szczególną ostrożność podczas przechodzenia na drugą stronę drogi. Wybierajmy te miejsca bezpieczne, oświetlone z przejściem dla pieszych. Jeżeli poruszamy się po zmroku, możemy założyć element odblaskowy nawet tam, gdzie on jest niepotrzebny i niewymagany przepisami ruchu drogowego. Natomiast przypominamy, żeby zachować szczególną ostrożność i nosić elementy odblaskowe poza terenem i obszarem zabudowanym, ponieważ na to również policjanci w tym czasie będą zwracali szczególną uwagę, tak abyśmy my wszyscy byli bezpieczni. Policja zwraca też uwagę, aby przed podróżą odpowiednio zabezpieczyć swoje domy i mieszkania. Pozamykać wszystkie okna, pozamykać drzwi, a w sytuacji, kiedy mamy taką możliwość, poprosić właśnie najlepsze jest, jak poprosimy swojego sąsiada czy kogoś bliskiego z rodziny, kto pozostaje w niedalekiej odległości od naszego mieszkania, tak aby on zajrzał. Nie chwalmy się też również o tych wyjazdach na portalach społecznościowych, ponieważ dla każdego złodzieja to jest właśnie największa i najszybsza informacja, którą może powziąć. Dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu, jak i podczas odwiedzania grobów naszych bliskich, pamiętajmy o zachowaniu ostrożności, by wszyscy mogli godnie uczcić pamięć zmarłych w bezpieczny sposób.